imieniu Mega Music i Korga witamy na targach Music Messe we Frankfurcie. Wraz z redakcją portalu muzykoi.com odwiedzamy stoisko Korga. Zapraszam. Pierwsza nowość, która wita gości prawie na samym początku, to Korg D1. Jest to zupełnie nowa konstrukcja, jest to stage piano, którego brakowało w naszej ofercie. Za nieco powyżej 2,5 tysiąca dostajemy japońską klawiaturę RH3, dostajemy 30 wysokiej jakości barw. Jest to stage piano, ale także doskonały kontroler MIDI. Jest to najtańszy instrument, w którym znajdziemy klawiaturę, którą znajdziecie też w Kronosie. Zapraszam do strefy produkcyjnej, w której znajdują się wszystkie instrumenty typu Volca, a także zupełnie nowa Volca Mix. Fanów zapewne ucieszy nowy produkt, który służy do połączenia produktów, które zapewne już mają. Volca Mix już za 2 tygodnie pojawi się w Polsce. Tu ją możemy przetestować. Nie ruszając się zbyt daleko, możemy zobaczyć nowego KR55 Pro. Ściszymy go troszeczkę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla muzyków koncertujących bez sekcji rytmicznej. 24 wysokiej jakości zestawy perkusyjne, rytmy w 2 wariacjach z 2 przejściami, możliwość przełączania wariacji za pomocą opcjonalnego pedału, możliwość nagrywania wielokanałowego, wbudowany mikser plus wysokiej jakości efekty, a także technologia AcouStage, która powoduje, że rytmy czy dźwięk, który pochodzi z KR55 Pro, jest bardziej przestrzenny. To jest idealne rozwiązanie i dla nauczycieli muzyki, i dla koncertujących, czy wokalistów, czy instrumentalistów. Bardzo mała obudowa, bardzo fajna rzecz. Za mną znajduje się iglo. Zobaczymy, czy tam jest zimno. Zimno nie może być w tym iglo, bo mamy tutaj instrument, na który czeka wielu fanów marki Korg. Po wielkim sukcesie serii Mini Lock i Mono Lock przyszedł czas na wagę ciężką. Tutaj stoimy przy instrumencie, który został specjalnie wyprodukowany na te targi. To oczywiście Prolog. W iglo możemy przetestować 2 modele Prologa, który w sprzedaży pojawi się już za 2 tygodnie. Mamy Prologa 8 i 16, czyli o polifonii 8-dźwiękowej i 16. Tak jak wspomniałem, waga ciężka, instrument, który łączy najlepsze cechy dawnych instrumentów, tak dzisiaj modnych analogów, ale łączy ze współczesnością. Korg poszedł odrobinę dalej, bo temu instrumentowi zapewnia wieczną młodość. Jak to jest możliwe? Oprócz tradycyjnych oscylatorów wbudowanych w ten instrument, użytkownicy będą mogli korzystać z oprogramowania, w którym będą sami projektować swoje oscylatory i efekty. Oczywiście po zaprojektowaniu będziemy mogli je wgrywać do tego instrumentu. On nigdy nie straci na ważności, zawsze będzie i trochę stary, i bardzo współczesny. Wersja Prolog 16 jest wyposażona też jako jedyna w kompresor dolnych częstotliwości. Jest to analogowy układ, który znajduje się tutaj. Oczywiście testy instrumentu jako pierwszy w Polsce wykona muzykuj.com. Za mną widzimy 2 nowe bestsellerowe instrumenty z serii PA, czyli PA 700 i PA 1000. Właściwie stoisko wiecznie oblegane, nie dziwimy się. Instrumenty są oczywiście w Polsce, a teraz zapraszamy na główną scenę, która nigdy nie milknie. Znajdują się na niej najnowsze instrumenty Korga. Zapraszam. A może zajrzyjmy od tyłu? Jawohl, so viel zu mir und zum PA4X Musikant. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Messe und wenn es Fragen gibt, dann stehe ich dann natürlich gerne zur Verfügung. Vielen Dank, bis bald. Tschüss.